Cześć, witaj w Cineerze. Najczęstszym pytaniem, jakie macie dla mnie pod filmami, to czy da się znaleźć tani lub darmowy Photoshop? A więc tak, da się. Dzisiaj pokażę Ci jak. Zapraszam. Zanim zaczniemy, chciałbym tylko wspomnieć, że jeśli interesują Cię filmy takie jak ten, kliknij subskrybuj poniżej, a jeśli już tam jesteś, przy okazji zostaw komentarz. Możesz też wesprzeć tworzenie tych filmów, dołączając do społeczności Cineery. Wróćmy jednak do tematu dzisiejszego odcinka. Okej, bądźmy realistami. Oczywiście Photoshop nie jest i nigdy nie będzie darmowy. Ale nie trać nadziei, ponieważ ktoś stworzył bardzo dobrą kopię Photoshopa, która działa z przeglądarki internetowej. Photopea nie jest programem, który działa prawie jak Photoshop, ale jest jego dokładną kopią. Sam fakt, że środowisko działania tego programu to przeglądarka internetowa, podpowiada, że doświadczenie pracy w Photopea może nie być idealne i bezproblemowe. Mimo to muszę przyznać, że jest o wiele lepiej niż się spodziewałem. Zostawmy jednak oczekiwania na boku i zajmijmy się samym programem. Oczywiście nie każda funkcja Photoshopa znajduje się w arsenale Photopea, ale jest ich wystarczająco dużo, żeby używać go na co dzień. Myślę, że bardzo trudno byłoby nadążyć nad wszystkimi zmianami wprowadzanymi przez firmę Adobe, a program byłby bez przerwy zmieniany, dlatego Photopea niejako zatrzymał się na głównej funkcjonalności, której używamy na co dzień. Autor, czyli Iwan Kuckir, udostępnia swoje dzieło całkowicie za darmo. Jedyne o co prosi w zamian to reklamy po prawej stronie programu, które kompletnie nie przeszkadzają w pracy. Muszę przyznać, że Iwan radzi sobie świetnie, zważywszy na to, że na samych reklamach zarobił już ponad $1 milion. Coś więc musi być w tym programie. Jestem bardzo zaskoczony, że firma Adobe pozwala apce istnieć, szczególnie, że jest to dosłowna kopia narzędzi i wyglądu Photoshopa. Photopea jest nawet w stanie otworzyć, edytować i bezproblemowo korzystać z plików stworzonych w Photoshopie, Illustratorze, a nawet plików XD oraz PDF. Swego czasu byłem programistą i muszę przyznać, że Iwan w stworzenie tego programu włożył niewyobrażalną ilość pracy. Jak wiesz, tradycją tego kanału jest sprawdzenie wszystkiego. Zobaczmy więc, czy Photopea nadaje się do codziennej pracy. Jeśli używasz Photoshopa, interfejs programu Photopea wyda Ci się bardzo znajomy. Jestem ciekaw, czy oprócz zwyczajnej funkcjonalności jak otwieranie i edycja plików graficznych, Photopea może być używany do rysowania i jak będzie wyglądała praca z jego narzędziami. Podręczne narzędzia po lewej stronie wyglądają identycznie jak w Photoshopie i mimo, że nie wygląda to na najnowszą wersję, wszystkie główne narzędzia tutaj są. Od góry mamy znajome ikony narzędzi, jak przesuwanie, zaznaczanie, lasso, różdżka, przecinanie, pipeta i wszystkie inne ikony, których możemy się spodziewać w Photoshopie. Photopea do tego stopnia odwzorowuje swój pierwowzór, że dostępne są również drugorzędne narzędzia po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na którekolwiek z widocznych ikon. Jednak nie tylko lewy pasek narzędzi przypomina Photoshopa. W górnym menu mamy na przykład wszystkie filtry, opcje obrazu oraz warstw, a po prawej stronie nawet historię zmian, panel warstw, kanałów i ścieżek. Naprawdę ciężko uwierzyć, że wszystkie te opcje i narzędzia działają z przeglądarki internetowej. Wszystko od pędzli przez czcionki do galerii zdjęć stokowych działa i jest na swoim miejscu. Zobaczmy jednak, jak Photopea radzi sobie z tym, do czego jest stworzony. Wiemy już, że wszystkie narzędzia do obróbki zdjęć są dostępne. Jednak jak wygląda rysowanie w tym programie? Mam przed sobą półprofesjonalny tablet rysowniczy, którego moja żona używa na co dzień do projektowania grafik na jej sklep. W opisie poniżej znajdziesz linkę do jej kanału i sklepu. Pracując na tego typu tabletach, największy nacisk stawiamy zawsze na dokładność kalibracji oraz szybkość przetwarzania informacji. Podczas pracy w Photoshopie oba te warunki są oczywiście spełnione na najwyższym poziomie, ponieważ pracujemy całkowicie lokalnie. Zobaczmy więc, co się stanie, kiedy wprowadzimy niewielką przeszkodę, jaką jest praca w przeglądarce internetowej. Po prawej stronie rysuję w Photoshopie, a po lewej w Photopea. Sprawdźmy, jaką różnicę zobaczymy rysując ten sam kształt. Przybliżając nieco obie strony, zobaczysz, że linie w Photoshopie są gładkie, dokładne i idealnie odwzorowują ruchy mojej ręki. Jednak po stronie darmowego odpowiednika widać nierówne, wręcz poszarpane linie. Możemy więc z całą pewnością stwierdzić, że jeśli zależy Ci na dokładności, lepiej użyć Photoshopa. Ale takiego wniosku chyba wszyscy się spodziewaliśmy i nie jest on żadnym zaskoczeniem. Pamiętajmy, że nad Photoshopem pracuje sztab specjalistów, a nad Photopea tylko jeden człowiek. Photopea ma jednak jedną ogromną przewagę nad Photoshopem, dzięki której przynajmniej moim zdaniem nadrabia troszkę niższą jakość narzędzi.
Jest on całkowicie mobilny i dostępny nie tylko za darmo, ale na każdym urządzeniu, które posiada ekran i potrafi otworzyć stronę internetową. Przypuszczam, że jeśli masz inteligentną lodówkę, będziesz w stanie na niej edytować zdjęcia. Co to jednak znaczy dla Ciebie i dla Twojego doświadczenia w tym programie? Photopea nie jest zależny od systemu operacyjnego, ani od osiągów Twojego komputera, co oznacza, że nawet jeśli masz starszy biurowy laptop, który nie daje rady uruchomić Photoshopa, będziesz jak najbardziej w stanie bez problemu edytować swoje zdjęcia w Photopea. Prawda jest taka, że niezależnie od tego, czy program został stworzony przez ogromną korporację jak Adobe, czy przez pojedynczego programistę zapaleńca, jeśli działa on z przeglądarki internetowej, siłą rzeczy będzie miał niewielkie wady. Łatwo jest jednak zignorować niedociągnięcia tego programu, jeśli daje nam nieograniczony i darmowy dostęp do potężnych narzędzi, za które normalnie musielibyśmy zapłacić naprawdę duże pieniądze. Myślę, że jeśli firma Adobe nie zakopie autora tego programu pod górą pozwów sądowych i Photopea przetrwa lub, na co mam nadzieję, zostanie ulepszony, może realnie zagrozić pozycji Photoshopa na rynku. Daj znać poniżej, co Ty sądzisz o Photopea i czy wiedziałeś o jego istnieniu. Czy jest to narzędzie, którego używasz lub będziesz używać? My widzimy się w kolejnym filmie, a tymczasem nie przestawaj tworzyć i eksperymentować. Cześć!